Okej, moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, po tej stronie Tora, to jest kolejny już odcinek do naszej serii Zgrajmy w Gwiezdne Wojny Jedi Knight Jedi Outcast 2, 5, 7, 13, 8, 10, 4 tysiące, tak. A znowu coś przełączyliśmy, nie wiadomo co było, drzwi się otworzyły, okej. Ale najpierw wejdziemy tu, zobaczymy co tu jest. Tu są zamknięte drzwi i życie. Okej, zawsze coś. Lecimy tam. Elo? Elo? Boże. No nie wierz się. Przytrafić nie mogę. Dobra, mam go. Nie mogę się doczekać, aż zdobędziemy miecz świetlny. Wtedy już nie będę musiał celować w nic. Elo? A jebaj nas wszystkich. Boże, to jest słabe. Shit. Nie wyszło. Dobra, nic mi nie wychodzi. Napierdzielam po prostu. Boże, ile szturmowców. Klonów, szturmowców, nie wiem jak to mówić. Ktoś zwrócił uwagę, że mówi klony, a powinny być szturmowcy, więc będę używał tego na zmianę. Najpewniej. Dobra, tak zobaczę. Nierozwalalna, niezniszczalna. Mój Boże, czy będziemy musieli iść na samą górę? Trochę się zejdzie. A już tam ktoś lata. Słyszałem jakieś bomby. O nie, wierz się, gdzie ty biegasz, kurna! Weź się, zdecyduj, giniesz czy zabijasz. Czym ty jesteś? Wydajesz dźwięki i nie jesteś interaktywny, dziwne. Jak na tą grę dziwne. O, jest. Every time even more. Kurna! Ile was... Więcej was matka nie miała. Pa. Próbujmy w tym, możemy mieć 100% celności. Będziemy bić tylko z tego i tylko z naładowanej broni. No, w tej chwili moja celność już poszła. Wiadomo co robić. No jest łatwiej niż myślałem. O, halo. To chyba nie jesteś ty, prawda? Tamten był niebieski, to jest jakaś podróba nędzna. Giń. No, jeszcze was brakowało do szczęścia. Ale ile ich jest, patrzcie. Cholera, jeszcze głównie nie wiem. Patrzcie. Jeszcze jeden i jest. Wszystkie poszły z dymem. Są cele wszystkie w środku jakieś. Wszystko co widzę. Hold, I will shoot. Stój albo strzelę. Och nie. Halo? Cholera. Nienawidzę oficerów, oni się za bardzo wiercą. Siema. O, zobaczmy. Okej, okay, więźniowie tylko. O, dzień dobry. Oho. Spoko. Otworzyliśmy wszystkie cele jednym guzikiem. Nieźle. Chyba musimy się wrócić już. Chociaż... są jakieś drzwi zamknięte.
Może musimy do nich po prostu podejść. Nie? What? Widzę naciśnięcia. O, jest! Wiatrak się kręci, to znaczy, że będziemy musieli tam wskoczyć i coś zrobić. Znaczy, po prostu polecieć do góry zapewne. Pytanie jeszcze, którędy? Musimy pewnie zbiec znowu na dół, znając nasze szczęście. A nie, tutaj jest przejście, dobra. Dobra. Czekać chwilę, debile, na mnie, a nie teraz zginiecie wszyscy. Thanks for getting us out of there, Commander. Doesn't look like we're out of this yet, though. Thought we were home free, but the main doors are locked. We found some weapons in here, but got pinned down in the docking bay. Only the base commander has clearance to access the door controls. If you can locate him and persuade him to open the doors, we might have a chance. We'll hold them off as long as we can, but you better hurry. I'll see what I can do. Wyzwał górników z więzienia, walnij więźniów, zwabł dowódcę bazy i... bazy? Zwabł dowódcę bazy i zmuś go, aby otworzył główne wrota hangaru. Na początku musimy się doładować. Mamy doładowanie. Odklikać różne guziczki. Rozwalać szyby. Doładować się. Mamy doładowanie. A to tak bzyka trundem. Nieważne. Dobra. A wrócić się już chyba nie ma po co, więc idziemy dalej. W ogóle to zapiszmy sobie. Okej, okay, przejęliśmy hangar. I w tej chwili tylko drzwi do hangaru nam zostały do otwarcia. Musimy zmusić tego kolesia, głównego dowódcę i w ogóle Proela Ubercoxa, żebyśmy mogli sobie wylecieć, żeby nam otworzył drzwi. Ale najpierw musimy iść go znaleźć. Pytanie, gdzie on jest? Tutaj stąd przyszliśmy. Czyli pewnie musimy iść gdzieś tu. Zamknięte. Wszystko zamknięte. Tam jest guzik, który na pewno otwiera drzwi. Tylko kurde, jak się tam dostać? To jest tam. Czy tam na górze są jakieś drzwi? Czy na górze jest w ogóle jakaś winda? Hello? Hello, winda? O, jest winda. Miło mi. Hop, hop. Nie wiem, co to za przyzwyczajenie, że podczas biegu się skacze. No, to jest chyba jakieś... Wow! Okej. Okay. Tego nie zauważyłem. A, wiadomo, do czego to służy. Okej. Okay. Idźmy dalej. Właśnie, ten wiatrak uruchomiliśmy, nawet nie wiem, do czego to służyło. Wypadałoby tam się przejść, tylko nie wiadomo, gdzie jest. Tam przejść. Są drzwi, są klony. Znaczy, że jest dobra droga. Ojcu, trafich. Kyle. I tutaj się dostaliśmy. Że nie można iść. Pozostało nam tylko iść. O cholera. Cholera. Dobra, widzę. Tutaj jest jakiś... Tam.
okładka. Spoko. Dobra, wiem, gdzie jesteśmy. Jeszcze pytanie, po co? Czy jest to jakieś przejście? Tu coś jest. No nie! Znowu te szumowiny małe. Pomożesz mi. Teraz mamy troszeczkę gorszą sytuację niż wtedy, bo musimy się czołgać. Boże mi straszcie. No znowu, cholera jasna. Cholerne kryształy, cholerne kosie małe. Kryształy. One nic nie robią, te kryształki, ale w sumie czemu by ich nie rozwalić, nie? No się zaraz na to wizor skończy, tak więc musimy ten w miarę szybko przejść. Umiera, ile ty masz życia? Jedne umieram po jednym strzale, inne 4 razy trzeba trafić. Cholerstwa małe. Dobra, nasz nachtowizor już pada. To są ostatnie sekundy. Koniec. Nie ma baterii. To już jest koniec. Nie ma już nic, mam nadzieję, że się nie wracam. O, nie wracam się. Gincie, słuch. Nie mam pojęcia, gdzie biegnę. Biegnę przed ciebie. Dobra, wygląda na to, że pozabijałem wszystkie. No serio, mam nadzieję, że ja się nie wracam. Są niby nowe potworki, ale... Spalnie od tak. Cholera, podgryzają mnie. O, tutaj będzie. Widać w miarę dobrze. Mój Boże, otworki po prostu zjadają wszystko. Nie gryź mnie, cioto. Amunicja mi się kończy, cholera. Jest. Dobrze, że tutaj było coś. Dobra, idziemy tu. Nie ma co tu lekać. Jeszcze sobie weźmiemy minę, nie wiadomo. O. Czuję się. Dobra, miło. Kurde, skąd on się tam z boku wziął? Nie było cię tu wcześniej. Skąd się wziąłeś? Czekajcie, trzeba amunicję pozbierać, bo to jest naprawdę teraz na wagę złota. Boże, co się dzieje? Beczki mnie pchają same. No elo. Nope. O, jest przejście. Już wiemy chyba dokąd. Dobra, otwieramy. Już jest w porządku. To jest do hangaru, tak? Nie wiem. Nieważne. Zapisujemy, bo dawno nie było zapisu. Lecimy. No elo. Spójrzesz. Ułatw mi zadanie i po prostu stój. Nie każ mi za sobą biegać. Jest 300 amunicji, miło. Is someone there? O, cholera! Weź ten bal, strzelają do nich w ten sposób.
chłastać. Tam ktoś uciekł chyba, ale nieważne. Jak uciekł, to wróć. A jak nie wróci, to go zabiją. Ej. No ej. No ej, otwórzcie. A. Smutek. Ciekawe, gdzie możemy to otworzyć. To są jakieś drzwi. Get up. You're gonna help me release some prisoners. Dobra, jeżeli on zginie, to zapewne przegramy tego. Trzeba spokojnie z nim iść. Otwieraj. Ja już widzę. You won't get away with this, rebel scum. I think I already have. Nie zabijać go. Małe fucking syny. Się rzuciły na niego. Czekajcie, sprawdzę, czy to na pewno nic nie ma. Muszę zabić psa grę znowu. Idź. Enough of this charade. Where did he go? Ha. Doskonale. Wszyscy wybiegli stamtąd, okej. Przydałaś stamina chyba. O, halo. O, przybiegł, deserty nasz. Na dużo mu się to nie zdało, że uciekł. Przeżył 5 minut dłużej. Dobra, idziemy dalej. Się nam otworzyły drzwi. Co jest? Strzelam w niego, pociski przelatują. Window w dół. Bardzo dobrze, window. No nie! Przeżyłeś. Czy to coś się stoi? Ładowarka. Przeżyłem. Jej. Przeszukajmy to pomieszczenie. No, mamy ładowarkę do pistoletów. Pistoletów, helikopterów, kosmosów. Wejdźmy tu. Tu się nie da wejść. Koniec drogi. Trochę się wyprostowałem. Wejdźmy tu. Zapewne zaraz nas robaczki zaatakują. O! Kolejny poziom. Miło. Zabici przeciwnicy 120, celność 37%, moi drodzy. Nasza celność spada. Niedobrze. Znaczy moja celność spada. O, shit. Shit. Run. Run. Jezu. A to Windows mógł się wstrzymać. Jak mam go zabić teraz, by mi powiedzcie? Od nich przebiłem wszystkie naboje? Tak. To się zbiło. Próbuję go zapierdzielić granatami. Jak on nas nadepnie, to już po nas. To jest po nas. Nie wiem. Cholera, twarda sztuka.
What? Powiem, tyle jest po nas. Ha! Ostatnie nasze deska ratunku. Nie zabiło go. Mamy cokolwiek jeszcze? Już po nas jest. Nie mamy szans. On nas w tej chwili zgniecie. Dobra. Kolejny go. Pieprzonego. A, robota. Run! Kyle, the evac ships are standing by. Just keep those prisoners alive. I'm on it. Coś tu trzeba znaleźć, jakąś broń na to, bo to jest niemożliwe, żeby oni nam kazali z tym walczyć. To bez jaj, won! Jest, tutaj stoi, a ja tego nie widziałem. Dobra, Windo, prowadź. Halo? Dobra, i wsiadam. Gin! Cholera jasna, prawie dostali. Jeszcze nie do końca mi to nie wali. Jeszcze mamy szansę. Kiedyś mi się zacznę otwierać, od razu strzelam do tego kapuczka. Zobaczymy, czy się uda. Jest, no ile ich tam jest? Gincie. Jest, otworzyło się. Mam go. Defu. I właśnie w tej chwili rozwalają. The perimeter defenses are too strong. You have to do something about those ion cannons. Tak jak widzicie, ziemi wylatują od czasu do czasu jakieś takie promienie wyrwane w niebo. Właśnie chodzi o to, że tam są ion kanony i nie mogą się przedostać tym statkiem ratowniczym, bo są ion kanony i ion kanony mocno strzelają. Ale ion kanony postrzelają sobie w następnym odcinku, porozwalamy ion kanony. A jak na razie komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie, cześć.